Kotlety mielone ze skóry. Jedyny przepis, który naprawdę Państwu nie polecam. Zrobiłem to potrawę w celu ostrzeżenia Państwa przed różnymi tak zwanymi zaradnymi producentami żywności. I nie będę życzył Państwu smacznego. Oto składniki na tajemnicze kotlety mielone, robione częstokroć w barach, restauracjach, innych zakładach przetwórczych, którymi się żywi dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Niektórzy nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Podstawowe składniki to są sól, bo to jest tanie, pieprz ziołowy, bardzo tani, cebula, która zagłuszy smak, podsmażona, soja, skórki z kurczaka, bardzo tanie, 3 zł za kilo można zapłacić. Najlepiej chleb zmielony, nie bułka tarta, tylko chleb suszony, pomielony, jako tak zwana zasłona dymna, że niby się dba o zdrowie, odwrócenie zawartości w kotlecie, dać zielonej pietruszki. Najlepszy by był tu olej palmowy, ale nie mam dostępu. I zamiast jajek, bo jajka są za drogie, przecież na takie kotlety to musi być jak najtańsze, bo to jest szef zaradny tak zwany. To używamy wtedy mąki ziemniaczanej. Ważną czynnością w tym procederze poszukiwania jest teraz obranie, wymycie, pokrojenie w kostkę cebuli i co najważniejsze, dobre podsmażenie cebuli, które z cebuli wydobędzie po prostu smak i zagłuszy smak skóry i soli. Dlatego cebulę musimy dosyć solidnie podsmażyć. Ja Państwu pokazuję to, nie to, że ja to robiłem. No, kiedyś mnie niejako przymuszono do zrobienia takich kotletów, no ale długo to nie trwało, parę godzin i dałem sobie spokój walki z taką firmą. Ja pokazuję Państwu po prostu, jak Państwo można łatwo poszukać na wyżywieniu. Dlatego zawsze polecam, zawsze będę mówił, róbcie Państwo w domu cokolwiek, ale zawsze domowe jedzenie. W międzyczasie, jak nam się cebula rumieni, przepuszczamy nasze skórki przez maszynkę do mięsa. Musimy je zmielić, żeby je upodobnić do kurczaka, z którego tylko została skóra. Wszystko musimy zmielić. No ja skórki ponad miesiąc zbierałem z każdego kurczaka, co robiłem w domu. To ściągałem skórkę i do zamrażarki, no bo w sklepie tego nie dostajemy. No. Jak możemy dostać to w sklepie normalnym? Poproszę kilo skórek. No jaki interes by mieli? Jak oni to przerobią, te kilo skórek, i z kila skórek mogą mieć 20 zł, no to pan, co Państwu mogą za 2 zł sprzedawać? Mamy skórki zmielone. Skórki mamy zmielone. Dodajemy podsmażoną naszą cebulkę, mąkę ziemniaczaną, która nam zastąpi jajeczka. Zaoszczędzimy, jedno jajeczko 50 groszy. Dodajemy jako zasłonę dymną, że niby dbamy o zdrowie naszych klientów. Nasz pietruszki, ładnie zieloniutko. Klient będzie zadowolony, będzie wiedział, będzie się cieszył, że niby o niego dbamy, o jego zdrowie. Dodamy też pieprzu ziołowego, najtańszy. Soli oczywiście. Troszkę bułki tartej, żeby to nam zagęściło fajnie. Mamy kilo praktycznie kotletów. Koszty takiego kilograma to jakieś około 5 zł maksimum. I formujemy z tego kotleciki mielone. Wychodzą na każde. Można to mówić klientom. Wszystko Państwu pokazuję po to, żeby Państwo zrozumieli, pojęli to, dlaczego należy gotować w domu i nie ufać w ogóle żadnym sklepom, żadnym promocjom, żadnym tanim kotlecikom, żadnym tanim kiełbaską i innych rzeczy. Już mieszane, szef każe, to trzeba to spróbować, bo jak będzie, musi być dobrze doprawione. Ja dodatek soli w naszych kotlecikach, dodatkowo
nam zwiąże nasze kotlety, będą takie bardziej mięsne i kształtujemy sobie kotleciki. Jeszcze raz powtarzam, tylko jest pokazanie, jak można Państwa w łatwy sposób poszukać. Proszę, jaka forma fajna kotleta wychodzi. Wszystko sobie kształtujemy. W ogóle to nie widać, że to jakieś jest coś fałszywego, coś jakaś ściema, kotlet ze skóry, Ale faktycznie to jest kotlet ze skóry. I tak wszystkie nasze kotlety musimy. Mamy ukształtowane nasze kotleciki ze skóry. Idziemy smażyć. Szef każe, kucharz musi. Rozgrzewamy nasz olej. Najlepszy by był palmowy albo jakiś inny przepalony, no bo trzeba oszczędzać. Przecież szef nie wypłaci pensji, jak nie będziemy oszczędzać. Szefa trzeba słuchać. I na rozgrzany tłuszcz wkładamy nasze kotleciki znakomite ze skóry. Mniejszy olej tłuszcz, tym szybciej będą rumiane, lepszego smaku dostaną. I tradycyjnie, jak każdy kotlet, nawet ten nieoszukany, musimy go smażyć. Oczywiście na dwie strony. I smażymy kotleciki ze skóry. Wracamy na drugą stronę i też smażymy na rumiano. Zapach, jak wiadomo, zawsze odwróci uwagę od zawartości. I nasze gotowe kotleciki ze skóry, naprawdę rumieniutkie, nie wyglądają, żeby to były kotlety ze skóry. A co z nimi zrobię, zaraz Państwu pokażę, gdzie ich miejsce jest. No i wiecie Państwo, gdzie takie kotlety powinny wylądować? A mianowicie tylko w klopie. Proszę, tylko do klopa to się nadaje takie jedzenie. I tak większość jedzenia produkowanego dla nas tak się do tego tylko nadaje. Dziękuję Państwu za uwagę. Przestrzegam jeszcze raz przed wykorzystaniem mojego przepisu w niecnych celach i zapraszam na inne, mniej drastycznie moje filmy kulinarne.